Od listopada zeszłego roku, zgodnie z nowelizacją przepisów antysmogowych, policja i strażnicy miejscy mogą nas karać mandatami za palenie śmieci w domowych piecach. Jak pokazują statystyki, chętnych na mandaty za palenie byle czym w piecach nie brakuje. Dyżurni najwięcej zgłoszeń odbierają w okresie jesienno-zimowym. Częstochowscy strażnicy miejscy cały czas w okresie grzewczym prowadzą kontrolę domowych palenisk i patrzą, czym mieszkańcy palą w swoich domowych kotłowniach. Na każde zgłoszenie oczywiście zostają wysłani policjanci, podejmują interwencje. Każde takie zgłoszenie musi zostać sprawdzone. I w zależności od tego, co ustalą na miejscu policjanci, wówczas podejmowane są odpowiednie środki prawne. Strażnicy miejscy w tych działaniach mogą się pochwalić sukcesami. Tylko w 2018 roku podczas 2000 kontroli ujawnili 358 przypadków spalania śmieci. W tym roku jest podobnie. Na dzień dzisiejszy mamy 1985 kontroli, z czego nałożyliśmy 222 pouczenia, wystawiliśmy 110 mandatów, a także skierowaliśmy 5 wniosków o ukaranie do sądu. Kary wbrew pozorom mogą być wysokie. Ustawodawca przewidział, że Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 zł, natomiast jeżeli sprawa jest skierowana do sądu, to grzywna może być zdecydowanie wyższa. Czy pani rzecznik zachęcałaby ludzi, aby informowali służby o trucicielach? Jest to chyba obowiązkiem każdego mieszkańca, że każda informacja, która rzeczywiście wskazuje, że to, co sąsiad spala, bądź mieszkaniec Częstochowy czy okolic, należy takie informacje nam zgłaszać.